witam serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 12 dotyczący interpretacji badania kwasu moczowego. Kontrowersyjność nazwy polega na tym, że kwas moczowy kojarzy się z badaniem wykonywanym w moczu. Owszem, dzieje się tak, ale rzadko. Chciałabym w tym odcinku omówić, w jakim celu zleca się badanie kwasu moczowego, jakie jest jego znaczenie biologiczne oraz jak zinterpretować wynik. Kwas moczowy powstaje w wyniku rozpadu puryn. Puryny to związki chemiczne wchodzące w skład kwasów nukleinowych, czyli kwasów DNA. Puryny pojawiają się w krwi z rozpadu i metabolizmu komórek w organizmie. W mniejszym stopniu na skutek procesów trawiennych związanych ze spożyciem pewnych produktów, jak wątroba, sardele, makrela, suszona fasola i groch, lub napojów alkoholowych, jak wino czy piwo. W głównej mierze kwas moczowy usuwany jest przez nerki i wydalany wraz z moczem. Niewielka część wydalana jest z kałem. Kwas moczowy można oznaczyć we krwi, ale również w moczu, w próbce z dobowej zbiórki moczu. Rutynowo kwas moczowy oznacza się we krwi. Podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi określa się mianem hiperurykemii. Powstaje w wyniku nadmiernego wytwarzania kwasu moczowego lub niewystarczającego wydalania go przez nerki albo jako kombinacja obu zdarzeń. W większości przypadków prawdziwa przyczyna nadmiaru kwasu moczowego jest nieznana. Podwyższone stężenie kwasu moczowego w wyniku nadmiernego wytwarzania może być spowodowana wrodzonymi wadami genetycznymi wpływającymi na metabolizm puryn, przerzutami nowotworowymi, szpiczakiem mnogim, białaczkami oraz chemioterapią przeciwnowotworową. Podwyższone stężenie kwasu moczowego w wyniku upośledzonego wydalania przez nerki może być spowodowane przewlekłą chorobą nerek, kwasicą, zatruciem ciążowym lub alkoholizmem. Nadmiar kwasu moczowego w organizmie może wywołać schorzenie zwane dną moczanową. Choroba ta objawia się stanem zapalnym, powstającym w stawach w wyniku wytrącania się kryształków kwasu moczowego w płynie stawowym. Nadmiar kwasu moczowego może prowadzić również do choroby nerek w wyniku tworzących się kryształków lub kamieni moczowych, nerkowych, powodujących uszkodzenia nerek. Badanie kwasu moczowego zleca się również u pacjentów po przybytej chemio- lub radioterapii, celem ustalenia, czy stężenie kwasu moczowego nie jest u nich niebezpiecznie wysokie. Amerykańskie Kolegium Reumatologii w 2012 roku opublikowało wytyczne dotyczące postępowania leczniczego u chorych z dną moczanową, według których należy dążyć do utrzymania stężenia kwasu moczowego poniżej 6 mg na decylitr. Niskie stężenie kwasu moczowego we krwi spotyka się rzadziej niż stężenie podwyższone. Chociaż niskie wartości można wiązać z pewnymi rodzajami chorób wątroby lub nerek, zespołem Fanconiego, ekspozycją na związki toksyczne oraz rzadko jako powikłanie wrodzonego defektu metabolicznego, czyli choroba Wilsona, tym stanom chorobowym zazwyczaj towarzyszą inne objawy, a nie tylko obniżone stężenie kwasu moczowego. Pewne leki mogą powodować wzrost lub spadek stężenia kwasu moczowego. W szczególności wzrost stężenia kwasu moczowego mogą powodować środki moczopędne. Aspiryna i inne salicylany mają różnokierunkowy wpływ na stężenie kwasu moczowego. Aspiryna w niskim stężeniu może powodować wzrost stężenia kwasu moczowego. Z drugiej strony, wysokie dawki aspiryny, stosowane np. w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, powodują obniżenie stężenia kwasu moczowego. Post, głodówka i wyczerpujące ćwiczenia fizyczne powodują wzrost stężenia kwasu moczowego w organizmie. Chociaż oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi nie pozwala jednoznacznie rozpoznać dny moczanowej, to oznaczenie zawartości moczanu jednosodowego w płynie stawowym umożliwia takie rozpoznanie.
U niektórych osób występuje hiperurykemia bezobjawowa. Jednak nie zaleca się oznaczania kwasu moczowego we krwi w celach przesiewowych. Osoby z rodzin, których członkowie chorowali na dnę moczanową lub u których występowały kamienie nerkowe lub zaburzenie funkcji nerek w związku z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego mogą być poddane leczeniu niezależnie od występowania jakichkolwiek objawów. W niektórych badaniach wskazano na związek pomiędzy wysokim stężeniem kwasu moczowego a ryzykiem chorób serca, cukrzycy, zaburzeń lipidowych, wysokiego ciśnienia krwi, udarów i rzucawki ciążowej. Związek ten nie został jednak dokładnie wyjaśniony. Dna moczanowa spowodowana podwyższonym stężeniem kwasu moczowego we krwi wywołuje bardzo silny ból, który może uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie. Nie pozwólmy na to. Z uwagi, że dnę moczanową można leczyć, warto rutynowo oznaczyć poziom kwasu moczowego. Serdecznie zapraszam Państwa na kolejny odcinek, w którym omówię kolejne badanie CRP. Badanie stanu zapalnego w organizmie. Do usłyszenia.